miejsca wolnego na dysku. 200 giga. Enough. Dobra, chowam napis. I w ogólnym założeniu dużo osób może nie wiedzieć, o co chodzi, ale chodzi tutaj o to, kochani, że jest sobie, patrzcie, jest sobie to, ja tu daję ryj swój piękny, cześć, to ja. Jest sobie taki kanon na Twitch, on się nazywa SCPSL Official, o ile się nie mylę. SCPSL, tak się nazywa ten kanał? Chyba SCPSL Official. I ten kanał to jest oficjalny stream Twitch twórców SL-a, czyli Northwood. I mieli oni tam film, na którym był partner event, na którym miałem być, ale nie byłem. Monte Snack. Migasz na bitwę. Ej, oni dużo youtuberów zapraszają. So if you Monte, if you wanna collaborate with me, DM on private message and everything will be good. You know, email in the description. Dobra, taki jest plan. Konsultowałem to wszystko z Hubertem. Mogę to robić bez zarzutów stracenia partnera, więc po prostu jak jest taka okazja. Powiedział, że od drugiej godziny w górę są takie rzeczy, więc zaczynamy równo o godzinie drugiej, jak druga godzina wybiła. Będę tak. No i top donator przebity, uśmiechnięta buźka. Kurwa mać, zrobił to. Nie ścierpiał, że nie ma go na tablicy trzeci miesiąc pod rząd jako top donator. Snowy by tego nie przeżył. Nawet synu dam ci serduszko z napisem SN. I nie chodzi o sanitariusza. Nie wytrzymał, dobra, dziękuję za wsparcie. Właśnie przebiłeś jakiś rekord donatów w przeciągu trzech ostatnich miesięcy. Dziękuję, dobra. Równo 0202 chcę zacząć. Dobra. Jeszcze dajcie mi sekundę, bo chcę sobie scenę dopasować. Dobra. Jestem ciekaw, jak to się kliknie na YouTubach. Ja też będę z wami szczery, ja o tych zmianach wiedziałem, ja grałem na nich, więc nie będę jakoś super zaskoczony, po prostu już grałem na tych zmianach, więc dużo osób może mi zarzucać, że ja jakiś taki znudzony będę, nie, po prostu na tych zmianach już fizycznie grałem. Green screen, not bull, not, nie ma sensu, I think. O kurno, te, ale schudłem. Nie no, żartuję, hehe. Dobra. So we gonna start, widzowie. Link oczywiście do filmu, który oglądamy, jak i do kanału w opisie. Szykuje się fajne komentary. Szefie, green screena chcecie? Kurwa, no dobra, no. Dajcie mi dodatkowe 30 sekund, to ogarnę. Fajnie będzie wyglądać tak profesjonalniej. No dobra. To łapka w górę ma być za tego green screena. Jak nie będzie łapki w górę, to będziecie mieli kciuka w górę, w dupie. PPG, zielony ekran, exactly, bro. Jezu, jakie dawno na green screen ja nagrywałem. Ach, chodź tu piękny. Hello, beautiful man. What do you want to this live stream, bro? Hello, hello. Okay, that will be good. Tylko czarny t-shirt będę musiał zmienić chyba na inny. A Dawid Węgry? Ale to nie takim green screenem, szefie. To znaczy to w finalnym rozrachunku był green screen, ale nie taki jak teraz, tylko inny. Hello? Ekran? O, dobra. Nie wiem, gdzie dać kamerę, więc dam, nie wiem, tutaj. No. Dobra. Okej, okay, więc... I nie wiem, jakoś się to zmontuje. Zaczynamy, bawmy się. Profesjonalizm prawdziwy. Mamy 43 minuty filmu. Będzie ciekawie. A, w głównym zamierzeniu jest to, żeby wam te zmiany pokazać, a nie żebym wam tłumaczył wszystko, co oni mówią. Mogę przyspieszenie? Mogę. No dobra, no to na 2%. Jak będą jakieś konkretne zmiany, to będziemy was pokazywać. O, dobra, chyba jednak... A więc tak, pojawiły się pierwsze zmiany. Mogę jakiś cofkę zrobić? Tak, mogę. Dobra, zacznijmy od... ekranu, jaki w ogóle rozpoczął ten film, a mianowicie główny HUD. Jedyne, co widzę, że się zmieniło, to, żeby was nie skłamać, pasek w prawym dolnym rogu. Skróty klawiszowe do broni oraz do różnych przedmiotów. Tak jak tutaj widzimy, że pod kontrolem lewym, to już widzę, że będzie mi przeszkadzać, ponieważ pod lewym kontrolem mam skradanie się, jest karta, pod X-em chyba jest leczenie, a pod jedynką jest broń, w tym przypadku Chris Vector. To jest pierwsza zauważalna zmiana i chyba tyle, nic nie widzę więcej nowego. Kolejna zmiana, jak się odpala ekwipunek, widzimy tak.
kartę kadeta, która nie jest już kartą kadeta, tylko jest to karta private, czyli szeregowego, o ile dobrze rozumiem język angielski. Dodatkowo mamy Chrisa Vectora, chyba ze złożoną kolbą, ponieważ jest on krótszy. Apteczkę, nową teksturę. Chris Vector, nie wiem za jakie bronie wchodzi. Znaczy nie pamiętam, ogólnie to wiem, ale nie pamiętam. Ale jest on tutaj. Nowe radio, które wygląda troszeczkę jak radio z Containment Breach'a. No i armor sam w sobie. Ponadto po lewej stronie mamy ekran amunicji, dosyć przydatny, żeby nie trzeba było tableta wyciągać. Więc to jest naprawdę fajna zmiana. Jedziemy dalej. Czy tu jest coś fajnego jeszcze? O! A tak, Vector jest podpisany jako P90, więc zakładam, że wchodzi on za P90. Jakiś statystyk jeszcze się nie będziemy bawić, bo to jest wszystko zależne od dodatków, więc no nie będziemy się w to zagłębiać. Zagłębić możecie się w przycisk łapki do góry, którą macie centralnie w tym miejscu, oraz przycisk subskrypcji. W to się możecie płynnie zagłębić, a my przechodzimy dalej, yo. Nie wiem, kiedy będzie update. Okej, Vector się prezentuje w ten sposób. Chcę go wam pokazać w pełnej okazałości wyciągniętego. Tak się go wyciąga, troszeczkę jak, nie wiem, czy jak umpa w CS-ie, przepraszam za takie dosyć błahe porównanie, ale kojarzy mi się to z wyciąganiem umpa w CS-ie, UMP, UMP, też tam chyba trzeba taką przekręcałkę dać na końcu, znaczy przepraszam, to mogą być błahe tematy, ale ludzie się chyba przyzwyczaili do czegoś takiego. Sesję Q&A sobie zrobimy pod koniec z omówienia materiału, chyba że będzie mało czasu, to nie zrobimy. Tak się prezentuje, Chris Vector, celowanie pod prawym przyciskiem myszy, przeładowanie, a nie, chyba sprawdzanie magazynka, bo to było przeładowanie chyba z pełnym magazynkiem, nie wiem, ale... Nie, to było przeładowanie, okej. Okay. Chyba tamto to mogło być rozładowanie, okej. Okay. Okej, podobają mi się animacje. To jest coś, co weselu bardzo mi brakowało takich fajnych rzeczy. Ja ogólnie w grach sobie doceniam to bardzo. A mianowicie płynne animacje, ładne animacje, update paznokcie między innymi. Cudne to jest naprawdę. Podoba mi się wstępnie jako ta broń. Co prawda za samym w sobie Chris Vectorem jako bronią w shooterach szeroko pojętych albo w grach, w których występuje ta broń, nie przepadam. Tak, jest wykonany wstępnie spoko, jak z niego strzelałem, również strzela się z niego fajnie. Co tam dalej? Okej, okay, poszedł tepek do Mikrohida. Zobaczymy, co tu będzie pokazane. Wiecie co? Podgłoście wam to trochę, szefy. Oj, nie w ten sposób. Okej, okay, czyli postać, nie wiem, czy to było pod przyciskiem, możliwe, że to będzie pod przyciskiem. Niech, nie wiem ile rzeczy mogę mówić, ile nie mogę mówić, ale chyba to będzie pod przyciskiem takie obejrzenie broni. To też było obecne w wielu grach, w Valorancie to było, w CS-ie i w Unturned, między innymi z tych, których kojarzę. Więc to fajnie, bo to chyba daje jakąś podstawę do skinów, tak mi się wydaje, bo po co miałeś być basicową broń oglądać, tak mi się wydaje. Attachment z Dictu, dokładnie tak. Attachment z Rework, czyli nowe dodatki. A więc tak, działa to na takiej zasadzie, że podchodzicie do stacji i automatycznie pokazuje wam się ekran. Aktualnie też to tak jest, tylko nie potrzebujecie tableta. Macie takie UI, jeszcze jest to podpisane jako Project 19, ale macie takie UI i musicie sobie najechać na dodatek, który chcecie. Tutaj widzicie, zostało najechane na koble i możesz sobie dodać koblę krótszą albo dłuższą. Tutaj masz oczywiście rzeczy, jakie zostaną dodane. To jest bardzo fajne, bardzo klarowne, bardzo czytelne. Widać te zmiany na bieżąco. Jest to naprawdę super, ponieważ uważam, że nawet najbardziej zidiociały Maciusiek2005.pl sobie może to ogarnąć. Bez obrazy dla wszystkich Maciusiów, jesteście najlepsi, dajcie suba proszę. To jest takie rzeczy, że ewentualnie, żeby te pojęcia też były klarowne, a wstępnie taki UI, taki sposób ekspozycji tych dodatków jest naprawdę fajny, podoba mi się. Jest bardzo klarowny. Okej, okay, no widać, że wszelkie zmiany są na bieżąco testowane. Ciężko, nie wiem, czy to jest dobrze, że wam pokazywał te zmiany, no jak strzela broń, musiał, to by dużo czasu zajmowało, ale powiem wam, czaty, tak wstępnie, że feeling strzelania jest naprawdę fajny. Strzelałem z Revolvera i z Vectora. Z tych dwóch broni strzelałem z tego nowego Scara. Nie strzelałem i z strzelby nie strzelałem. No, ale powiem wam, aha, fajna luneta do Vectora, tak o. Podoba mi się to, ja zawsze lubiłem mechanikę attachmentów. Nie będę sobie analizować każdego z nich, tak jak jest to, przepraszam, nie będę robić aż takiej szczegółowej omówienia, no ale widzicie sami.
To trzeba w praktyce, ok? Widzę, przybliżył, jest na niebiesko to podświetlone, to jest w ogóle ciekawie. A to jest Night Vision Scope, ok? To jest potężnie big. No jest bycze! To jest dłuższe od lufy! Kozackie. Dobra, no on się tutaj bawi. Ma lasera. Nie, no jak zatrzymuje, tego nie widać, ale ogólnie jest tutaj laser biały, więc można też zobaczyć, czy będą customowe kolory laserów. Ale fajne, fajne, podoba mi się. O Jezu, jaki cudny red dot sight. Znaczy to jest red dot, po prostu to jest dot sight. Bardzo mi się podoba, ładny. To chyba kolimator się tak profesjonalnie nazywa, zwykły kolimator punktowy, laserowy. A, to jest Helio? Nie Helio. Nie, no wiecie o co chodzi, no. Podoba mi się, fajne. Ja zawsze jestem za red dot sightem. Znaczy w PM-ach jestem za tym, co ma holosightem, a w broniach, które można punktowo strzelać, to jestem zdecydowanie za red dot sightem. Ale fajnie to wygląda, podoba mi się. Widzicie, że to jest bardzo dopasowane są te modele. Naprawdę to jest... Uważam, że żaden shooter AAA nie mógłby się powstydzić takich modeli. Jestem... Mogę szczerze rzucić taką tezę. Naprawdę, kozackie to jest. To wygląda jak Uzi w tym momencie. A, widzieliśmy również latarkę, te kolby są, znaczy lufy są zmieniane, to jest fajne. Fajnie, że to jest wszystko płynne. No jest basic strzelanie. Fajne. Ale trzeba też naznaczyć, że osobą, która nagrywa ten materiał, nie jest Hubert Moszka. Hubert Moszka sobie po prostu biega gdzieś wokoło. Okej, okay, zostanie pokazany rewolwer. Okej, okay, wyciąga, fajna animacja wyciągania. Widzicie pod, ja wam to zasłaniam. Pod jedynką jest Vector, a znaczy Chris Vector, a pod dwójką jest rewolwer. Rewolwer jest bardzo ciekawą bronią swoją drogą. Ja jak na początku, kiedy się dowiedziałam o tej broni, tak do teraz utrzymuję zdanie, że nie podoba mi się. Znaczy nie podoba mi się koncept dodania. Sam feeling strzelania i sam sposób tego, jak to wygląda, jest naprawdę super i to jest naprawdę dobrze zrobione, ale rewolwer? Ja mam ciągle wizję w głowie, że ten typ broni nie pasuje. Ale to jest taka moja skromna opinia, czaciki. A, można go nabić środkowym przyciskiem myszy, tak żeby od razu nim strzelić. Nie wiem jak to się nazywa. No, strzela jak typowy rewolwer. Bra, mam nadzieję, że będę miał w końcu 60 FPS-ów płynnych na takim komputerze. Red Render Redemption, dokładnie. Pozdrowienia, Konypol. Strzela fajnie. Powiem wam, czaty, że strzelałem nim, jest przyjemny w strzelaniu. Plus jest taki, że jest bardzo customizable. Może być i bronią na blisko, i bronią na daleko, i bronią do sadzenia se w dupę. Ale bardzo duży jestem, nie wiem czy to się nazywa fog, ten dym. Przecież to przez 0,02 sekundy nic nie widzisz. Przynajmniej teraz, zakładam, że są... Jak to się nazywa, no? Że są dodatki, które to mogą redukować. Okej. No tak, to jest znane, to że ten celownik się zmienia pod wpływem różnych. O lol! Patrzcie jak się umiera! Ej, to jest zajebiste akurat. Zostaje ci POV, ci zostaje, POV. To jest fajne. Patrzcie to, w momencie śmierci dostaje ci POV i blackout jest. To jest zarąbiste, to mi się bardzo podoba ta zmiana, lubię takie mechaniki. Lubię takie mechaniki. Okej. Okay. Nie wiem, czym jest Hubert Moszka w czterech stron. Rewolwer jest dosyć długi, mam długą lufę. Radio również tu obecne. Ale okej. Okay. Mam wrażenie, że troszeczkę mogli reaktor poprawić. Tylko krewy nie ma, nie wiem czy krew jest włączona czy co, ale nie ma krewy. No i widzicie, że są różne rodzaje komory z różną pojemnością magazynka. To jest bardzo fajne. Bo zakładam, że to będzie się również różnić obrażeniami, nie wiem, może rozpryskiem, takimi rzeczami. Długa lufa, to jest w ogóle cudne, długa lufa do rewolweru, to będzie manipulować różnymi statystykami, to jest naprawdę super.
Wow, to jest fajne. I długa lufa, długa kolba i scope. Patrzcie, macie snajperkę z rewolweru. Właśnie o tej customizacji mówiłem. Możesz mieć z tego snajperkę, możesz mieć z tego szybciutkie wyciągnięcie. Tako, w dynamicznej sytuacji. Zarąbiste, kozackie to jest. To wygląda zarąbiście, leżąc na ziemi nawet. No właśnie, dla osób, właśnie to jest ten, to mnie też boli, że oni zamiast dodać normalną snajperkę, zrobili rewolwer, który może być snajperką. Okej, w porządku, spoko. Też uważam, że snajperka jest dosyć ciężka do może implementacji takich gameplayowych rozwiązań w takim miejscu, jaką jest placówka SCP. No bo jest taka, wiecie, ciasna. Rozwiązanie jest w porządku, ale mi się subiektywnie nie podoba. Widzicie, została czteronabojowa komora, jeżeli można tak powiedzieć. Pewnie największe możliwe obrażenia, scope i dodatkowo najmniejszy możliwy recoil. Nie wiem, czy się rusza celownik w momencie, w którym się nie ruszasz, jakby nie ruszasz myszką, czy bubluje ci się ten, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Aczkolwiek jestem ciekaw tej zmiany. Update of all time for this the most important change. You press T, is yeet the weapon. Oh yeah. Ah, yes, the yeeting. Co ty? A, rzucanie przedmiotami. Też o tym wiedziałem, jest to śmieszna zmiana. Jest w porządku, jak najbardziej. Uważam, że jest fajna. Niekoniecznie potrzebna, ale fajna, jak najbardziej na plus. Szczególnie, że można fajne rzeczy z tymi rzucaniami robić. No, o właśnie, on to próbuje robić. Między innymi można rzucić kartę w ten sposób, aby została ona użyta na czytniku. To może prowadzić do różnych wielu zarąbistych outplayów. Fajnie, że jest taki element, bo to daje dosyć duży popis społeczności, ale możesz rzucić kartę tak, aby dotknęła ona czytnika, przez co zostaną drzwi otworzone. Mechanizm jest naprawdę super. Hubert, o, trafił, widzicie, trafił. Kozackie. Oni teraz będą 5 lat próbować, znowu trafił. Zarąbiste to jest. Okej, jest wyciągnięta apteczka, nowa animacja, zamki. Dźwięk chyba pozostał ten sam. Ciągle można przerywać animację. Ponadto widać, że przedmioty mają swoją ciężkość. Typu kartę użyć dalej niż taką apteczką, która jest cięższa. Została wyciągnięta adrenalina. To jest element w ogóle z pierwszych wersji ESL-a, ponieważ tam też była adrenalina i teraz też aktualnie jest adrenalina. Ja też czuję adrenalinę. Zobaczmy, jak to działa. Wygląda jak strzykawa, wygląda jak... jak to się tak ładnie nazywało? Niektóre postacie coś takie... W Cyberpunku się tym leczyłeś, o. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale w Cyberpunku się tym leczyłeś. Medipaki, czy jakoś tak. Wstrzykujesz sobie. Fajnie, ale mam wrażenie, że ta animacja jest taka... Czekaj, ja będę się czepiał oczywiście. Nie jestem od tego, żeby się czepiać. Pokaż. Update paznokcie i w ogóle dłonie. Okej, jest płynna, spoko. Miałem pewne wątpliwości, ale teraz widzę. Fajny został taki efekt takiego troszeczkę żółtej barwy nałożonej. Spodziewałem się leciutko papieża. Nie, żartuję. Ale podoba mi się to z tym trybem szarży, jaki miał Trevor w GTA 5. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. Jest taki efekt, troszeczkę porzucony ekran. Widać, jest ten Armored HP. Postać szybciej chyba biega. Dodatkowo zostały dane mu painkillery, czyli aktualne środki przeciwbólowe. Aktualnie zostało to przemienione na paracetamol, który w momencie wyciągnięcia odkręca sobie cały czas nakrętkę. To jest fajne. Ciekawy mechanizm. Jest i on. Jak animacja brania. Okej, na ręce i w ryj. Basic, bardzo przyjemny, fajny. Jestem ciekaw, jak mechanicznie w gameplayu podczas jakichś starć będzie to funkcjonować, ale póki co spoko, fajnie, podoba mi się to. Jest i cola, nie wiem, czy cola została zmieniona. Pewnie tak. Tak, animacja, wow! Ej, to wygląda zajebiście! Halo! Czemu nie ma retekstury na harnasia? To wygląda zarobiście. Mimo, że cola była w miarę takim świeżym przedmiotem, świeżo miała animację, tak ją zmienili. Zarobiste, tylko cieć w środku jest stała. Taka, nie wiem, czy to jest uwaga, czy coś, po prostu taki... Taka rzecz, że patrzcie, że cieć w środku, zależnie od tego, jak ruszasz, jest ciągle w tym samym miejscu, jest stała. Nie jest to żadna wada, ani nic, pewnie nikt tego nie zauważył oprócz mnie, tylko ja się czepiam. No ale taka ciekawostka. Ale bardzo mi się podoba animacja, jest super, naprawdę. I ręce, wow, ręce wyglądają actually jak ręce. Co tam, szefie? Tak, armor to jest twarz Huberta Moszki, okej?
To jest update, którego potrzebujemy. No, inny body armor, chaosów pewnie. O, tak się trzyma karty, to jest w ogóle fajne. To jest superowe, że masz kartę w ręce. To jest super! Czemu mnie jarają najmniej istotne zmiany? Super to wygląda. O, beret. Beret się łubluje w ręce. Okej. Załóż go, szefie! Załóż go! Dobra, animacja jest bardzo podobna. Widzę winetę na bokach ekranu, też fajna zmiana. I chyba jest invisible, tak mi się wydaje, albo przestał być invisible. Shotgun? Okej, dobra. Ja widziałem shotguna, przyznam wam się, widziałem. Jest mięsisty. O, klasa D, znaczy ten to jest no transition, ale jest Logicer nowy pokazany. Jestem potężnie zawiedziony, że nie jest to skarb, przepraszam, po prostu mam fioła na punkcie tej broni, ale prawdopodobnie został zrespiony ciężko zbrojny MTF, który ma przy sobie takie rzeczy, ponieważ ma on skara, znaczy ma Logicera, przepraszam. Tak wygląda ten Logicer, jest faktycznie ciężko zbrojną, ciężką, to jest LKM, nie, to nie jest Light Machine Gun. Taki karabin, właśnie to jest. Jak to się nazywa? Taki ten. CI, przepraszam. Jak się nazywa ten ciężki. CKM, dokładnie. Ciężki karabin maszynowy. Dokładnie tak. Wygląda ładnie. Przyznam się. O, nie było update! Okej, obejrzenie. Podoba mi się. Jest piękny, jest ładny. Jest bardzo ładny. Barwami również mi się dodaje. No. Podoba. Przeładowanie standardowo 5 lat będzie trwało. Okay. Jakiś potężny, w ogóle to na 4K. Rusza się to na chwyt, to jest fajne akurat. Tak, rusza się. Dźwięk chyba powstaje ten sam, albo bardzo jest podobny. No nie, na 100% zmieni, nie może być to podobne. Okej, celownik się redukuje w zależności od tego, jak chodzimy, okej. No, rozrzut jest basicowy. Broń wygląda jak po prostu odskakująca do tyłu, to jest bardzo taki typowy element. O, patrzcie, wciągnęło tą linię z nabojami. To jest fajne. Kozackie. Powiem wam, że fajna broń. Zawiedziony, że nie skar, ale uważam, że dobra rekompensata w formie właśnie tej broni, nałożona taśma zamknięta i strzelamy dalej. O, zabity został szef. Fajna, ale mi szkoda, że nie skar. Bardzo szkoda. Liczyłem na niego kurwa w chuj. Adrenalinę będzie posiadał tamten. Podoba mi się zdjęcie tej adrenaliny takim kciuszkiem, to jest fajne. To jest fajne, podoba mi się ten element, nie będzie to pokazane chyba, ale bardzo mi się to podoba, tak, o właśnie, tak nakrętkę tym. No przepraszam, nie MTF, tylko Chaos Insurgency, Agent Rebelli Chaosu. O, shit! To czemu? A, dobra, lol! Ej, patrz, zażył adrenalinę, otoczenie nie zrobiło się żółte oprócz broni. To jest papieżowa broń, chyba materiał był o 21:37 nagrywany. Oczywiście standardowo, wow! Dodatki do Logicera, widzimy tutaj scope'a połączonego z ammo counterem, albo po prostu ammo counter. Tak, po prostu ammo counter. Fajne, spoko, zasłania dużą część ekranu, to mnie dziwi. Ale okej. Okay. Spoko scope. I inny scope. Okej, okay. Dodatki pod uchwyt, mamy gripa standardowego, jakiegoś na kciuka, nie wiem, takie rzeczy, nie wiem. Okej, okay, spoko. Nie wiem, jakie będzie pole kustomizacji tej broni. Czy to ciągle będzie ona miała ten swój charakter tego ciężkiego karabinu, czy nie będzie miała tego charakteru i będzie tak kustomizowana jak między innymi rewolwer. O shit, jaki skurwysyn długi. Tu mówią, na jakiej jeszcze broni się to bazuje, okej. Okay. Fajne, podoba mi się. O, zabił go przypadkiem. Nie podoba mi się ten efekt tej cofania się tej broni, gdzie to jest po prostu cofa się broni. To ja wiem, że czy bronie tak samo działają w pewnym sensie, ale ta kamera... Nie, o, wiem co mi się nie podoba, że kamera jest stabilna. A ja wiem, że on redukuje recoil. I w ogóle, ale coś jest tutaj, co mi się nie podoba. No będę z wami szczery, no coś jest kurde, co mi się nie podoba. Nieźle, nie było update, joinks.
Okej, MTF, dobra. Ej, czemu porucznik nie ma niczego? Czekajcie, co to się stało, czemu? Lajatant, porucznik, no tak. Ma on apteczkę, armor, a nie ma broni? To jest jakaś... Czemu jest cursed? MP7, no. Remodera dostała? Dziwnie się jakoś tak przeładowuje. A jest broken, no widzę, ale no... Widać, że jeszcze troszeczkę jest, znaczy malutko jest roboty z tym, ale MP7 dostało retekstury, mam nadzieję, że też mechaniczne, ponieważ to MP7 było mech, tak, no było MP7, no najbardziej basicowy MP7 jaki był. Chciałbym też zwrócić uwagę na ręce. Piękne są. Cudne. O, nieźle. SCP-SL działa. Okej, a używanie apteczki, zawijanie się bandażem, puk! Patrzcie to, zawijanie się bandażem. Czekałem na to 3 lata. Zawijanie się bandażem. Pokstein! Fajne, fajne. Podoba mi się. Podoba mi się. Narzucanie bronią. Radio. Radio było pokazywane na trailerze, więc ciężko tam określić. Trzeba pokazywać radio, jakby, no mówię, było pokazywane na trailerze. Ja widziałem ręce. Jestem ciekaw, jak optymalizacja będzie siedzieć na tym update'cie, prawdę mówiąc, jestem ciekaw. O, to jest com, ale ten chyba basicowy com. Tak, jest to basicowy com, w sensie to jest com 15, tylko ona będzie miała chyba zmieniane nazwy. No i model i animacje. Okej, okay, było wyciągnięcie, przeładowanie. Wyciągnięcie jeszcze z komory, przeładowanie całkowicie. Okej, okay, to wygląda jak taki pocket pistolet współczesny. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładna animacja, bardzo ładny model. Jestem ciekaw feelingu strzelania, ale ogólnie jestem strasznym fanboyem pistoletów szeroko pojętych. Bardzo jestem fanboyem. Ale podoba mi się broń. Przypomina mi bardzo P250 z CS-a. No, Hubert Moszka umarł. Znaczy zabił. Okej, okay, została jakaś problem techniczny. Został za ten. O, już został rozwiązany. Nie wiem, czy problem techniczny, tak opowiedziałem. Dobra, szefie, wracaj. O, mikrohit. Mikrohit chyba bez zmian. Te, a czemu to jest? Niech mi się załaduje materia, bo mam słaby internet. Pozdrowienia, Flop Padiller. Okej, okay, jest Vector. Coś tu będzie, no kurde no! Szefie! Don't, ten, no. Nie, nie mówcie, że problemem będzie to, że... Nie będzie mi się ładować ten film, no. Zażygam się zaraz. O! Czekaj, czekaj, szefie! Te przybliżenie! Ej, ja mam nadzieję, że oni to zmienią. Czemu ta ręka jest na pół ekranu? W sensie nie chcę nic mówić. Znaczy będę mówić, ale ta ręka mam wrażenie jest taka duża. Nie wiem, mam takie wrażenie, rozciągnięta tekstura to jest. Ale okej, okay, basic, com 15 czy tam 10. Jak z duma pierwszego bez kapy, jak z duma pierwszego. Ale podoba mi się to jak on trzyma ten pistolet. Ale jest ładny, jest kurde ładny. Podoba mi się. No radio raczej nic więcej jest nie do mówienia, wyłączenie, włączone security department. Side drugi, o kurde, hyki, ja nie wiem czym jest hyki, ale side drugi? Znaczy nie był, o ciekawe. Ale fajne, no mechanizm, no, znaczy mówię, no na radio się nie ma za bardzo co rozwodzić. A, i patrzcie, są klikane przyciski. Ej, faktycznie, w momencie, w którym klikasz Q i mają wyciągnięte radio, jest klikany przycisk przez postać. Kocham takie szczegóły, piękne są. Jezu, przepraszam! ASL, kurwa, imponujesz mi, szefie. No V, przepraszam, nie Q, no pomyliło mi się, szefie. Ale ładnie. Dziurę po kulach? O, teraz się będą bawić w recoil. Ja wam to skrócę. O, nawet Zwolczak tu pisał. Patrzcie, pokażę wam szefa. Zwolczak tu pisał, nie wiem czy to widać. Nie będę się nad tym rozwodzić z wami, bo to jest taka rzecz, taka niezbyt do pokazania na filmie. W głównej mierze jest zmieniany recoil i w ogóle cały system odrzutu i patterny będą chyba i takie rzeczy. Więc no nie będę się nad ten temat rozwodzić, skipniemy sobie ten fragment, czaciki, ponieważ no tak jak mówię, jest on dosyć taki, wiecie,
No ciężko określić, ciężko wiecie mówić takie rzeczy. No tu się bawią tym recoilem. Są jakieś zmiany w RA? No właśnie patrzymy, przeglądamy. O, widzicie, właśnie jest target dummy, to się chyba nazywa profesjonalnie. No, taka tarcza i później będziecie napisane dystans, obrażenia, celność, punkty zdrowia, czas resetu i tyle chyba, coś tam było jeszcze. To jest spoko. Tak. Skipniłem sobie ten fragment dosyć mocno. Będzie mi się ładować. Na kiedy zapowiedziane jeszcze nie ma daty premiery. Ale będę wszystko informować, Norfolk pewnie też. Dobra, no oni się bawią ten recoil, no to sobie skipniemy. Skip, ja się wody napiję. Maja. Jezu, ale mój internet... Czemu tego filmu nie ma w 480p? O kurde, to jest ciekawe. Nie wiem co on mówi, bo mówi szybko. Ale została ściemniona rozgrywka. Została ściemniona rozgrywka, patrzcie to. Patrzcie. I został taki fog mocniejszy. Zamontowany tutaj. Ale fajne, podoba mi się. Podoba mi się, fajne. Fajne. Stworzę więcej, wiecie, stworzy więcej takich okazji gamingowych. No, będę mógł włączyć plugin albo go zaktualizować. Tego wymiaru nie, no, ale wkurwia mnie mój internet strasznie ogólnie. Strasznie mnie wkurwia. O! Dzięki za subgifta, Snowy Noah. Witam, Kronsper, w laboratorium. Kronsper dołączył do laboratorium. Dzięki, Kronsper, za bycie. Kolejny miesiąc w laboratorium i dziękuję Snowy Noah za gifta. Boże, szefie, giftować 21 subów. Ogólnie i tak mam mało subów teraz, ale dzięki, szefie. Pozdrowionka dla ciebie. Jesteś totalnym kotem. Że tu syfu leży. No to jakaś przerwa, nie wiem ile tutaj rzeczy będzie zrobionych. W razie czego sobie tego Reddita odpalę, dajcie mi sekundę. Żeby w razie czego tam mieć go odpalonego. Żebym niczego na pewno nie pominął. Dobra, wektor to było, pistolet, MP7, hit, nie wiem co z hitem. To było pokazywane, radio, apteczka, paracetamol, adrenalina. A, szafki jeszcze będą. Mgła jakaś, targety to widziałem. Rzucanie przedmiotem widziałem, kole widziałem. A, jeszcze remote admina i ta, i kolorki. O, no clip. Może będą jakieś zmiany w mapie. Rooms are properly rendered, but if you press I, like if you disable no clip, you can see all of them. Aha, ciekawe. Nie. Disappear at once except for the one room that you are in right now. So they are no longer rendered and well, not. Fajna zmiana. Ułatwi poruszanie się na no clipie. Nie, jestem zły na mój internet ogólnie. Co on mówi? No, że jak klikasz no clip, to masz zrenderowane wszystkie pokoje, widzisz, a jak puszczasz no clip, to ci się renderuje tylko pokój, w którym jesteś aktualnie. To jest najbliższe, zależne od foga. To jest spoko, szefie. Więc, ale czy mój internet może nie robić salt? No proszę cię. Let's make a trip, come here, Vitus. Going on a trip. Oh, o, w ogóle patrzcie gdzie jest ta. Tego nie widać, bo to jest troszeczkę ciemne. Ale patrzcie gdzie jest tego. Gdzie jest, ja wam podjaśnię to leciutko. Gdzie jest stacja dokująca. Taka osoba na korytarzu leży. Szefie, ale kozak. That's also... O, tu kolejna stacja. W serwerowni sporo ich będzie, kurde. That's still awaiting implementation. Okej, to jest ciekawe, ponieważ nie wiem jak będzie z tabletami, ale to jest awaiting implementation, napis na tablecie, znaczy na generatorze. Pewnie to ciągle będzie potrzebne do komputerka, no ale jestem ciekaw jaką rolę będą miały w tym tablety. I czym jest implementation?
Jezu, jacy pomarańczowi. O! To jest ważny element, pokażę wam go. Yeah. Oh, there it is. O! Oh yeah. Jest i apteczka z adrenaliną, to jest fajny element. Podoba mi się to, jest to spoko, będzie więcej tych apteczek, znaczy adrenalin w finalnym rozrachunku na mapie. Fajna zmiana, propsuje ogromnie. To jest bardzo fajne i ładny kolor swoją drogą. So that's a new kind of metal, huh? Nieśmieszna sprawa, ponieważ ludzie się śmieją, że to jest internet z McDonalda, a kiedyś rzucałem odcinki na internecie z McDonalda. Yep. Okay. The whole point is that you need to act, now you can somehow access the armory even without any guns or anything like that. Let me just show you. We're gonna go to 049s. Still requires key card. However, since we have introduced throwing, now you can actually get and throw like medkits or whatever. LOL, to jest w ogóle fajne, bo generalnie... Ej, fajny element! Możesz sobie zbić szybę na przykład do tej zbrojowni. Pytanie, czy jeszcze w jakichś miejscach to będzie miało jakieś takie zastosowanie. Ale patrzcie, możecie sobie zbić szybę z drugiej strony i nie potrzebujecie karty, tylko wystarczy coś, czym mocno rzucicie, albo co będzie odpowiednio ciężko śmiało i możecie sobie wejść do zbrojowni. Fajny element. Okej, okay, fajna mechanika. To jest dobrze, dobrze, że to nie jest suche rzucanie, tylko to faktycznie ma jakoś takie podstawy gameplayowe, na przykład jak tutaj zbijanie szyb. Fajne. Ale tak zawsze jest. Boże, to trzymanie kart jest cudowne. Na YouTubie nie, ale no będzie moje omówienie na YouTubie z tego. Jezu, a mnie wkurwia ten internet, przysięgam, no. Szuflady update! Halo, szuflady tu są! Czaty! Szuflada z update! Szuflady są w zbrojowni. Oh my fucking god, zajebiste. Szuflada update! Koksik. Tak, da się rzucić przez się od drzwi. Jezu, ale wkurwiam. No przepraszam, będę narzekał na ten internet, no. No będę narzekał. Będę narzekał. How many, like, hits of an item would break a glass? Czemu rzucanie na SCP-ki? Co ci da rzucanie w SCP-ki? Hmm. O, fire jest jeden limit na broni? Co, co, co? Poczekajcie. Przy podnoszeniu pistoleta pojawił się napis. Czekaj. Richard, limit of fire? Co, limit jednej broni? Czy co? Hmm. What the fuck? For example. Satysfakcja, normalnie w czoło będziesz rzucany SCP-ek. Kucanie? Co to było? Nie, 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 nie! Poczekajcie! Co to było, że przycupnięcie? Also, there is one more thing I'd want to show after. You're done. Co to było? No wiedzieliście, jak drygnął w dół? Kucanie update? No nie, no! Also, there is one more thing I'd want to show after. You're done. No gość dygnął w dół! A, no klipa miał, no nie, no, nadzieja! No klipa miał, dlatego dygnął w dół, a ja już nadzieję, że kucanie update, boże, ja się zbejtowałem. Jest remote. Komendami right, się bawię, kurde, chciałbym zobaczyć takiego remote'a. Kucanie update, kurde, bym się ucieszył, no. Bym się ucieszył, szefie. O, hid. O, będzie można hida oglądać, o lol! Nearly. Będą skiny do mi... Wow, jakie wyciąganie, bycze! Probably. Wow! Ale byczy skurczybych, model ten sam, pewnie animacje te... Znaczy nie, widzę, animacje się zmieniły, ładne. Ładne, podoba mi się. Podobają mi się, czuć masę tej broni. Nie, model chyba też się trochę zmienił. Ale byczy! No, troszeczkę się zmienił. Brakuje mi, kurde, ten... krwi, ale troszeczkę zmienił animację. A modelek też troszeczkę, mam wrażenie, zmienił. No, let's...
No będą zwolczek. Muszę do mojego rysownika potężnego podejść i zagadać. O, kolorki. Kozak, też takie coś mogę zrobić. Patrzcie, on jest fioletowy, a teraz patrzcie, co ja zrobię, szefie. Patrz to. Pa. I cyk, jest na przykład już niebieski, zielony, a teraz będzie czerwony i zielony znowu. Przesuwanie barwy, szefie. Here we go. Nie ma odegracać umożkę. There's literally no cap, so you can go as bad as you can. Ale flash potężny. Okay, we're changing it. Impreza, no jest crunch i to jest impreza, szefie. Ooh, ładnie, lol, przyciemnione i te. Kozak. Bitrajcik nie, bitraj jest w porządku akurat. Szefie. Nie wiem, czy coś będzie ciekawego do pokazania jeszcze. Skipniemy, boli mnie to internet, gdybym mógł to jakoś więcej oglądać, to by szybciej poszło. Ciemność, podoba mi się, mam nadzieję, że będzie więcej gier świateł. No bo to pozwoli nam na, wiecie, na takie... No, what I mean. Więcej sytuacji takich. Jeszcze Tesla będzie. No ja Tesla widziałem osobiście, ale to tak bym pokazał na streamie. A, tu jeszcze coś jest. To jakieś takie czarno-białe jest. A nie, to jest entrance, dobra, myślałem, że to jest light. Sure. Oh wait, you wanna show me that, you know, Tesla? O, Tesla. Tesla, yes. Okej. Okay. Generalnie Tesla to jest zawsze ładny przykład tego, jak graficznie stoi gra. I to jest w wielu przypadkach. To jest bardzo fajny wyznacznik. Pokażmy Tesla. Tesla jak nie działa, to się jakoś takie rzeczy pokazuje. Prądziki. Ale go wywaliło swoją drogą. Będą śmieszne śmierci na tych Teslach. Ale muszę wam dać... Znaczy fajny jest ten efekt. To jest bardzo fajny. Bardzo ładny mi się podoba ten efekt. Ale chcę zobaczyć jeszcze raz zdupnięcie. Nie podoba mi się ta Tesla. No będę z wami szczery, no. Nie podoba mi się ta Tesla. Ten efekt tego bzzz mi się nie podoba, no. Piękny jest ten drag. No niestety nie podoba mi się ta Tesla, no. Możecie ocenić sami, no. Ja mam takie zdanie, że kurczę, no jednak nie to. Poprzednia mi się wydaje, że jest, była ładniejsza. A poskipujemy jeszcze trochę. Zobacz jeszcze. Co takiego? O, umieranie przez Teslę. Właśnie chcę zobaczyć POV, ale mój internet robi salto. O, uwaga, będzie umieranie przez Teslę POV. Full skills. Why is it so dark? Ale w łeb dostał, jeszcze krew się pokazała. Nice. Fajne, podoba mi się. Ta krew jest cudowna. Dobra, Zwolczak, powiedz mi tak szczerze, coś jeszcze będzie ciekawego, bo ja ten internet dosyć mocno ukrócił mnie z niektórych rzeczy do pokazania. Oni sobie jeszcze latają. Jeszcze chcę, pokażesz? O, dobra, jeszcze mamy remote do omówienia. Czy coś tu się zmieniło ciekawego? No jest nazwy klas, mamy czterech chaosów, mamy conscripta, riflemana, represora i marudera. Do tego mamy cztery klasy tych MTF-ów. Czyli szeregowy, specjalista, sergeant, czymkolwiek jest sergeant, i kapitan. Okej, podoba mi się. Myślałem, że będą trzy, a są cztery. Ciekawe. Nie wiem, czy będzie... A, no teraz mówi, że jest dużo tych. Podoba mi się ta ikonka tutaj. O, pokazuje, kto kim jest. Kapral. Możliwe, że ten sergeant to jest kapral. Musiał się tu trzeba spytać, bo on kuma te czacze. O. Oj, ale trzymanie kart update jest cudne. Dobra, czaty, uważam, że możemy sobie tak na ostatnie tak 5 minut tego filmu zrobić sesję Q&A. Dawajcie, zadawajcie jakieś pytania na temat tego, co tu się dzieje. Ja z chęcią na te pytania poodpowiadam. Z tyle, co wiem, z tyle, co mogę powiedzieć. Więc mówcie, a ja wam poodpowiadam to. Szefie. Więc zadawajcie pytania na temat tego update'a, ja wam go tyle ile będę mógł, tyle wam go omówię. Więc. No, także tego właśnie. To ja, czemu to nie działa?
Czekajcie, przechwytywanie ekranu. O, to dobra. O, dobra, w tym taki background sobie zrobimy. Kiedy update laboratorium na SL-u? Obawiam się, że za szybko nie będzie. A trochę mi głupio, bo wygrałem mistrzostwa i kurde... Głupio tak troszeczkę. Fajnie zrobili z tą grą, no to się cieszę. Nie, nie będzie, nie będzie działać. Wtedy jak zakładam, że jeżeli amnezja przetrwa do z aktualnego stanu do teraz. Nie, no nie, no wyłączcie te emotki, no. Dobra, no to robimy bez sesji Q&A, no. Podobają mi się nowe branie, oczywiście. Jakąś taką własne podsumowanie, opinię mogę dać taką, że... Jest to najlepszy update do SL-a, kiedykolwiek powstał. Jakość broni, jakie już były kiedyś dodawane, jakie są teraz, to jest w ogóle inny między niebem a ziemią. Dlatego chciałbym jeszcze napisać, na Steamie napisać, ale oficjalnie uważam, że jest to aktualnie najlepszy serwer, jaki w ogóle powstał. Znaczy najlepszy update. Będą zmiany w kasie oczywiście. Wszystko, co zostało pokazane na tym live, będzie dodane w tej formie albo w podobnej formie do gry. Najprawdopodobniej. Co z Epsilonem pozostaje, o ile się nie mylę, w grze. Dobra, więc ja mam nadzieję, że wam się to podobało. Mówi tu was Gabor. Linki wszystkie do wszystkich źródeł, jakie korzystałem, macie w opisie. Wbijcie na w mój kanał, na wszystko. Subskrypcja, łapki w górę. To było nagrywane na Twitch, na Fałszczyk Borowaty. Linka w opisie. Stream od 16 do 22. Do następnego wariacie. Yo, yo, yo.